Przyjaciele, będziemy za chwileczkę wielbić Boga. Boga, który jest żywy. Nie religię, nie jakikolwiek system, nie polityczne przekonania, nie moralność, ale będziemy uwielbiać żywego Boga. Boga, który był, jest i będzie ten sam. Boga, który tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Będziemy uwielbiać Boga, który jest Twórcą i dokończycielem wszystkiego, co zostało stworzone. Jeżeli kiedykolwiek słyszałeś, obiło ci się uszy, że z Bogiem można się spotkać tu na ziemi, to usłyszysz tutaj dzisiaj świadectwo realnego spotkania z Bogiem. Spotkania z tym, który jest wieczny. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który jesteś stworzycielem nieba i ziemi. Ciebie, w którym wszyscy ludzie żyją i w którym się poruszają. Uwielbiamy Ciebie. Szoko to rololo wekateseke jerelehe. Uralaka tasakerele glory gloris. Jezus! Ty jesteś Panem tej ziemi. Ty jesteś Panem Warszawy. Halleluja! Wywyższamy Cię. Chwała Ci, Królu. Chwała Ci, potężny, wielki Boże. Ty, który jesteś życiem. Zawołaj do Niego. Do Boga, który jest życiem. Do Boga, który daje życie. Do Boga, który chroni każdego, kto wierzy w imię Jezusa. Halleluja! Oko rolowo koto sekelere laj. Wywyższamy Cię, Jezus. Błogosławiony. Alfa i Omega. Kolokosia relaj la szewene mej. Teraz już wszystko wiem, już nie ma wyjścia, gdy w duchu życie. Wywyższamy Cię, Królu nas. Niebo to jest kraj, zaraz zobaczę kraj, czekam w zachwycie. Czekam! Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zraz. Jest we mnie! Siła. Powiedz, że jest w Tobie siła! A wszystko to dziś mam. Prawdziwa miłość! Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mi źródłem mocy. Jedyny Bóg! Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Słyszałeś o takim Bogu? Choć czasem trudne dni, Bóg wciąż umacnia mnie. Zleczone duchy dwa, złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Chwała Ci, Jezus! Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno, we mnie Duch Święty. We mnie Duch Święty! Przez imię Jezus padam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym Panem. Jezus Chrystus moim Panem. Ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Uwielbiamy Cię, Królu! Już zbliża się ten dzień, ziemski przemija sen. Jezus wraca. Jezus wraca niedługo, ludzie! Trąba odzywa się, to anioł na niej dnie. Halleluja! Wraca, wchodzimy razem w chmur, z jerozolimski mur. Wywyższamy Cię! O jakże wiedząc to ja jestem rozpalony. Uwielbiamy Cię, Boże ognia. Miłość wielkim Bożym Planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja. Rycerzem jestem ja. A Bóg źródłem mocy. Bóg jest Twoim źródłem mocy. Dawid strzela w nocy. Realnej mocy. Ja powalam duchy nocy. Oh, oh, oh. Skelly Cup.
zbliża się ten dzień, ziemski przemija sen. Mój Jezus wraca, mój Jezus. Trąba odzywa się, to anioł na niej dnie, wroga przewraca. Halleluja! Schodzimy razem z chmur, w jerozolimski mur, od wschodniej strony. A kolo glory na lepraj! O, jakże wiedząc, to ja jestem rozpalony. Miłość wielki Boże prawe, Jezus Chrystus swoim Panem. Właśnie tak! Ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam, aż do dna. Miłość wielki, miłość wielki Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg był źródłem mocy. Wierzymy w Twoją moc, święty Duchu. Zlecione duchy dwa, złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno, Duch Święty. Chociaż by się wszystko waliło. Przez imię Jezus wpadam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg był źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z nocy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. O to w tym chodzi! Już zbliża się ten dzień, ziemski przemija sen, mój Jezus wraca. Jezus wraca na chwilę! Trąba odzywa się, to anioł na niej dnie, wroga przewraca. On nie wróci do żadnej religii. Schodzimy razem z chmur, jerozolimski mur, od wschodniej strony. O, jakże wiedząc, kto ja jestem rozpalony. Miłość wielki Bożym planem, w niebie jest Pan, Jezus Chrystus moim Panem. Opłaca się tam iść. Ja, a Bóg był źródłem mocy. Rzeko pokokolo glą, jak Dawid strzelał z nocy. Ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam, aż do dna. Dęs. I wielki Boży planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg my źródłem mocy.
Boga dzisiaj. Chcę Cię poznać osobiście. Tak jak 2000 lat temu Nikodem przyszedł do Ciebie w nocy, a Ty mu powiedziałeś, że musi się nowo narodzić. Tak ja chcę się spotkać dzisiaj z Tobą. Powiedz do Boga, chcę się z Tobą spotkać. Potrzebuję Ciebie. Przyjdź do mojego życia. Zmień moje pieprzone życie. Zawołaj do Niego. Halleluja. Jezus wraca. Jezus wraca. Tu chodzi o moc, a nie o religię. Schodzimy razem z chmur w jerozolimski mur od wschodniej strony. Yeah. O, jakże wiedząc to ja jestem rozpalony. Miłość świetnie może plany. Uli glory le rebrenia. Chrystus moim Panem. Ero loro claro le reveros. Rycerzem jestem. Ekwano le sir loretario. Mym źródłem mocy. Eruano le sir colaterio. Ty, którym przekonujesz ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ogłaszamy Twoje panowanie tutaj. Twoją władzę. To Ty wpływasz na ludzi teraz, Boże. A Tobie, diable, przypominamy, że Twoje miejsce jest pod stopami Jezusa. Jesteś przegrany. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Jezus Chrystus. Rycerzem jestem. Szale glorie le repello. Prawdziwy, żywy Bóg. Tak jak nawet strzela z procy. Nie obraz, nie figura, nie system zasad religijnych. Żywy Bóg. A pokoro lokery sera. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Uwielbiam Ciebie, Boże mój. My wzywamy teraz Twoje potężne imię. My dziękujemy Tobie za Twoją wspaniałą i cudowną obecność. Alleluja. My dziękujemy Tobie, że Twoja moc manifestuje się na tym miejscu. Alleluja. Modlimy się teraz, abyś dotykał każdego człowieka. Co koloro basaka, larabasa, tele rebesze. Alleluja! Miłość wielkim Bożym planem. Miłość wielkim Bożym planem. Tak jak robił to Dawid przed tysiącami lat. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Dawid tak tańczył przed Arką Przymierza, że kurz szedł spod jego stóp.
tylko Pana. Uwielbił żywego Boga. Hallelujah! To znaczy chwała Jahwe. I oddaje się ją tańcem, śpiewem. Oddaje się ją całym sobą. Akora lava kata ketene sekene glor. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja. A Bóg byś źródłem mocy. Mój Bogiem iść. Tak jak Dawid strzelec mocy. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Ja powalam duchem nocy. Uwielbiam Cię, Królu Królów. W tym licha Pana krew wypijam aż do dna. Halleluja. Ewangelia jest prosta. 2000 lat temu na ziemię zszedł Bóg w ciele. Jezus Chrystus to nie historia, to rzeczywistość. Żył na tej ziemi 33,5 roku. Pokazał ludziom, że można tak trzymać się Boga jak koń dyszla, że można przeżyć te życie tak, aby nie poddać się temu frajerowi diabłu. On to pokazał swoim życiem. A potem umarł na krzyżu za grzechy ludzi. A trzeciego dnia wstał z martwych w ciele. Nikomu to się nie udało. Budda nie wstał z martwych. Mahomet nie wstał z martwych. Konfucjusz nie wstał z martwych. A Jezus wstał z martwych. Wyszedł z piekła. Pokazał się mnóstwu ludzi, a potem w ciele wstąpił do nieba. A następnie na ziemię zesłał swojego świętego ducha, szekete kolorobre, i powiedział, że ci, którzy go przyjmą, będą jego świadkami, melokoto rololobre na las. Że Boża moc będzie im towarzyszyć. Jesteśmy kościołem żywego Boga, nie religijnym systemem. Rozumiecie, o co chodzi? Jesteśmy takimi ludźmi, jak apostołowie 2000 lat temu. Uzdrawiamy chorych, wskrzeszamy zmartwych, wypędzamy demony, głosimy pełną Ewangelię. Wystaw nas na próbę. Podejdź do naszych ludzi z każdą chorobą, którą masz. Zobaczysz, jak Boża moc uwolni się pod ich rękami. Za darmo, meroko to sokoje leglae. Aleluja! Zginam z Twojego lat. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Przed obliczem Święty Twój. Szekila głos. Bardzo Cię potrzebuję. Wywyższamy Cię. Wiarą sięgam w głębie Twych ran. Mój Królu! Tak bardzo pragnę. Pragnę, byś wrócił. Jezus! Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezu, wróć! Tak bardzo pragnę Cię. Jezu, wróć! Ja wzywam imię Twe. Jezu, wróć! Posągi Bogu wstrąć. Jezu, wróć! W Twym Świętym Duchu wrzuć. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Król. Ciebie uwielbiam, Król. Zrób Cię Pan! Twe łaski trwa u Twoich stóp. O, Jezu, wróć! Twoja moc jest mi dana. Jest mi dana Twoja moc! Ja władam w potędze Twej. Siła piekła, piekła upada. Ty ze mną wędrów chcemy. Tak bardzo pragnę. Powiedz, że tylko chcesz! Pragnę, byś wróć. Jezu, wróć! Tak bardzo czekam. Ciebie uwielbiam, Królu, w Twej łasce trwam.
kolana. Przed obliczem świętej twarzy. Przed twoim obliczem. Bardzo cię potrzebuję. Potrzebuję cię, powiedz to. Wiarą sięgam w głębie twych. Powiedz, Boże, potrzebuję ciebie. Tak bardzo pragnę. Potrzebuję ciebie. Pragnę wyśmieć. Potrzebuję ciebie. Jezus, tak bardzo cię. Wykrzycz to. Miałem cię. Ja władam w potędze Twej. Siła piekła upada. Ty ze mną wędrówce my. Tak bardzo pragnę. Pragnę myśleć. Pragnę Ciebie, Jezus. Tak bardzo czekam. Na tym dzień. Módl się do Niego, módl! Jezus, tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć. Jest mi dana, ja władam w potędze Twej. Halleluja! Siła piekła upada, Ty ze mną wędrówce my. Ale glory resinas! Tak bardzo pragnę. Odwróci! Pragnę wyśnąć. Wróci po swój prawdziwy Kościół! Tak bardzo po tych, czeka, którzy narodzili się z Bożego Ducha! Halleluja! On nie wróci po religię. On wróci po żywy, duchowy Kościół. Żeby nim się stać, musisz oddać mu życie. A to korele lepera. Ciebie uwielbiam, Król. W Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezus, wróć. Jezus, wróć. Jezus. Tak bardzo pragnę Cię, Jezu, jedyny Synu Boga. Ja wzywam imię Twe, Jezu, wróć, posągi Bogu.
Ciebie uwielbiam Duchu. Esueli blatene se lo calaro. W Twojej łasce trwam. U Twoich stóp. Ebro melasi lelemu. Błogosławiony, kto się mnie nie wyprze. Jezus, wróć, tak bardzo pragnę Cię. Jezu, wróć, ja wzywam i 21 lat temu spotkałem się osobiście z Jezusem. Byłem zawodowym przestępcą. Ty jesteś Pan, mordercą, dealerem. Ciebie uwielbiam, mój Król. Ale kiedy w więziennej celi upadłem na kolana i powiedziałem: Jezus, przyjdź do mojego życia, to On mi się objawił. On zmienił moje życie. Żaden sędzia w tym kraju, żaden prokurator nie był w stanie zmienić mojego życia. Dodawano mi tylko wyrok po wyroku. Mówiono, że całe życie będę siedział. Byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi. Ale 21 lat temu spotkałem się z Jezusem. I to jedno spotkanie odmieniło całe moje życie. Przyszedłem do Niego i powiedziałem: Boże, ja nic innego nie potrafię, jak tylko niszczyć. Potrafię zabijać, kraść, handlować narkotykami. Przyjdź do mojego życia i zmień mnie w innego człowieka. I On to zrobił. Tam narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Boga. Możesz mieć tak jak ja. I nie mów do mnie, że nie popełniłeś takich grzechów jak ja, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Przyjmij Jezusa jako zastępczą ofiarę, nie kozacz, nie udawaj, że jesteś dobry, przestań się starać, padnij na kolana i powiedz: Jezus, przyjmuję Ciebie jako Pana i Zbawiciela, wejdź do mojego ducha i przemień mnie od środka, uczyń mnie człowiekiem, który po śmierci pójdzie do nieba, a tu na ziemi będzie Twoim przedstawicielem. Zrób to dziś! To jest w zasięgu Twojej ręki. Nie potrzebujesz do tego niczego. Nie potrzebujesz konfesjonału, nie potrzebujesz sakramentów, nie potrzebujesz religii. Potrzebujesz spotkania z żywym Bogiem. Z żywym Bogiem. Bóg jest osobą. Bóg to osoba, a nie węglowodanowy opłatek. Bóg to osoba, a nie system klerykalny. Bóg to osoba. To osoba, hakoto korilare serema, ten, który z nami pójdzie do nieba, melokoto soirele beresira manabase, bo tych, których poznałem przed założeniem świata, do tych i doszedłem jako mój święty duch. Jesteś człowiekiem, który ma możliwość jeszcze dziś spotkać się z Bogiem. Skorzystaj z tego, skorzystaj z tego. Oto dzień promocji. Oto dzień promocji. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Potrzebujesz tylko wiary w prostą łaskę. Wiara w łaskę, nie w uczynki, nie w uczynki. Do nieba nie idą dobrzy, do nieba idą ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To proste. Halleluja! Jezus, nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście, wiem, że Ty wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas, to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. To jest nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. To jest czas zbawienia. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. To czas zbawienia. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jezus dał życie wieczne. Jestem jak wiatr. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Zjawiam się w snach. I wykorzystam te chwile i komuś powiem w środku dnia.
jak chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Każdego dnia będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. To nasz czas. Każdego dnia nastawiamy czas. Będziemy w tej wierze tak wiecznie trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Ty znasz każdego człowieka. Nie jestem sam. Ty dzisiaj docierasz do ludzi. Bo Jezusa znam. Tak jak przed tysiącami lat. Dałeś mi szczęście. Przenikasz ludzkie dusze. Wiem, że tu wrócisz pełen. Odpowiadasz na pytania. Rosnę, Panie, w tym cieniu. Mówisz do niej. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Każdego dnia będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Jezus wróci. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jestem gotowy! Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Jeśli jesteś człowiekiem Bożym, to powiedz do Niego, że jesteś gotowy. Powiedz, użyj mnie, Święty Duchu. I komuś powiem w środku dnia. Użyj mnie! Jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać, bo Jezus wróci. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Każdego dnia będziemy tak w naszej wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Uwielbiamy Cię. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Holy glory, let's see the Lord, Padre. Ty mnie podniosłeś. Kochamy Cię, Ojcze nasz. Nie jestem sam. Ty jesteś naszym przyjacielem. Bo Jezusa znam. Naszym dobrym tatą. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz pełny chwał. Teraz to, Panie, w tym cieniu. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak właśnie trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Będziemy trwać w tej wierze. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak właśnie trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jestem gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Zjawiam się w snach. I wykorzystam tę chwilę. Ojcze, ja chcę, i komuś powiem, żebyśmy śnili się ludziom. Alleluja. Jak uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak nasze wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak naszej wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jestem gotowy, Ojcze nasz. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam. Nie jestem sam. Bo Jezus.
znam. Bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Ty dałeś mi szczęście, Jezus. I wiem, że tu wrócisz pełni chwał. Wrócisz pełni chwał. Panie, w Twym cieniu. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak zawsze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak zawsze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mi Ojcze gotowy. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr. Zjawiam się w snach. Wykorzystam tę chwilę. Wykorzystaj ją. Ktoś powie w środku dnia. Wykorzystaj tę chwilę. Jak widzi zbawienie. I uciek od natracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak zawsze trwać. Bo Jezus wraca na chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy. Będziemy w tej wierze zawsze trwać. Bo Jezus. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze zawsze trwać. Bo Jezus. Halleluja! Halleluja! Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze zawsze trwać. Bo Jezus wraca za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. To jest ten czas, który po raz kolejny Bóg mówi do ludzi. Przyjmij mojego Syna jako Pana i Zbawiciela. Skorzystasz na tym. Chrześcijaństwo zostało wykrzywione przez religię. Wiara w Boga jest prosta jak drut. Trzeba uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa w ciele i uznać Go za Pana swojego życia. A reszta potoczy się jak z górki. Święty Duch przekonuje ludzi o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Grzechem ludzie jest to, że się żyje samodzielnym życiem bez Boga. To jest pycha. To pycha. Ale kiedy przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to otwiera się przed Tobą potężna droga. Po pierwsze, niebo zaczyna stać otworem, a po drugie, tu na ziemi przestajesz być człowiekiem zdanym na los, ale jesteś człowiekiem, który chodzi w mocy Świętego Ducha. Zrób to dziś. Powiedz: Boże, przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Byłem religijny, sorry. Boże, naodwalałem. Chodziłem własnymi drogami. Przepraszam Cię za to. Wierzę, że Jezus za to umarł. Przyjdź do mnie, Duchu Święty, i zmień mnie w innego człowieka. To jest prosta Ewangelia. To jest inwestycja. Rozumiesz? To inwestycja pod wieczność. To nic nie kosztuje. Złam się. Złam się. Złam się przed Bogiem. Nie staniesz się religijny. Ja nie jestem w ogóle religijny. Ludzie mnie pytają: Ty, a Ty możesz chlać, możesz spać? Ja mówię: jasne, że mogę. A robisz to? Ja mówię: nie. A dlaczego? Bo od kiedy zamieszkał we mnie Jezus, to jestem na takim haju, że nie pytaj. Ja 3-krotnie umierałem od kraka. Na ulicach tego miasta dostawałem zawału od kokainy. A dzisiaj nie potrzebuję koksu, żeby być naładowanym energią. Święty Duch to jest power, to jest dynamit. On nie czyni Cię moralnym. On nie czyni Cię lepszym. On czyni Cię świętym. Święty to znaczy inny niż ten popieprzony, chory, zakłamany system. Jezus to rewolucjonista. On tu nie przyszedł na ziemię, żeby załagodzić wszystko,
On przyszedł, żeby wywalić do góry ten cały system. Czytacie trochę Biblię? Pamiętajcie, jak wparował do świątyni? Wziął bat i ich wszystkich zlał. I powiedział, co jest grane? Czemu z domu mojego ojca czynicie jaskinie zbójców? On im pokazał, czym jest prawdziwa chwała dla Boga. Ludzie się nauczyli, idą do kościoła, całują figurę w stopy, przyjmują okrągłe węglowodany i czasem przez kratkę mówią do księdza, że źle postąpili. Potem dostają 3 zdrowaśki i mówią, okej, idziemy dalej. Ale nie o to chodzi. Kopnij to w dupę i przyjdź do Jezusa. Do Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przyjdź do Niego aktem wiary. Aktem wiary. To jest inwestycja lepsza niż Bitcoin. Rozumiesz, człowieku? I to jest za darmo. To się nazywa łaska. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Akotorele menesile menesa, ale syne meneselas. Bo wiem o tych, którzy są ze mną, że będą tam na wieczność. Wywyższamy Cię, Ojcze. Halleluja. Spójrz swoje serce i powiedz, Duchu Święty, chcę Ciebie. Osobiście. Osobiście. Nie przez kapłana. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Ty mnie wyniosłeś z piekła dna. Tak się módl. Nie jestem sam. To jest inne. Inne. Tu Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Dałeś mi szczęście. Wiem, że Ty wrócisz w pełni chwał. Rozdełbanie w Twym cieniu. I ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Kłaniamy się Tobie, Święty Duchu. Kłaniamy się Tobie. Zjawiam się w snach. Wykorzystam te chwile. I komuś powiem w środku dnia, jak chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak wiecznie trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Ty mnie podniosłeś z piekła dnia. Nie jestem sam. Tu Jezusa znam. Dałeś mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Postanów, że to będzie nowy dzień w Twoim życiu. Że rozpoczniesz nowy przedział. I ufam przeznaczeniu. Nowy przedział. Wiemy, że to nasz czas. Powiedz, rozpocznę nowy przedział mojego życia. Zostawiamy twarz. Nowy przedział. W tej wierze ciągle trwać. Zostawię za sobą poprzednie życie. Dziś wiemy, że to nasz czas.
Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem mój Ojcze gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr, zjawiam się w snach. Wykorzystam te chwile i komuś powiem w środku dnia, jak chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Będziemy. Na siebie, żeby odkupić ludzkość. Nastawiamy twarz. Odkupić ludzkość. Tak wierzę naszej twarz. Bo Jezus kościele wódcze. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jezus nie tylko odkupił ludzkość z ich grzechu odejścia od Boga, ale też poniósł na swoim ciele wszelkie konsekwencje grzechu. On rozchorował się chorobami ludzi. Dał się zniewolić zniewoleniami ludzi. Poniósł na sobie całą biedę ludzkości. Jeżeli potrzebujesz cudu, możesz otrzymać go od Jezusa dziś. Jeżeli chorujesz, podejdź do kogoś z naszych ludzi. Położą na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Lekarze mogli postawić krzyżyk, ale On, odchodząc, dał swoim uczniom prostą dyrektywę. Na chorych ręce kłaść będziecie, a oni wyzdrowieją. Amen. Podnieś swoją rękę, jak jesteś kościołem. Jesteś człowiekiem nawróconym. Zobaczcie, ludzie. Podejdźcie do któregoś z tych ludzi i powiedzcie: połóżcie na mnie swoje ręce, jestem chory. Podejdźcie do tych ludzi. Powiedz: połóż na mnie swoje ręce, uzdrów mnie z choroby, teraz! Zrób to teraz, podejdź! Podchodźcie do tych ludzi! Halleluja! Podchodźcie do nich! Holy Spirit of Jesus! Ja przeklinam każdą chorobę i niemoc w tej kobiecie. Ja nakazuję, aby każda demoniczna siła odeszła od niej teraz.
Ja przez moc imienia Jezus przeklinam każdą chorobę w tym ciele. Ja mówię teraz, choroba odchodzisz od tego ciała. Przez imię Jezus. Każda demoniczna siła odchodzisz. Wszelkie złe duchy, które zaatakowały się tą duszę i ciało, odchodzicie teraz. Przez imię Jezus. Ciało jesteś zdrowe i silne. Mocne i pełne energii. Przez moc Świętego Ducha. Jeszcze dziś wieczorem czujesz się lepiej niż do tej pory. W imieniu Jezusa Chrystusa wiązujecie Duch Święty. Przeklinam Cię teraz. Odchodzi sobie. Ja nakazuję w tej chwili, aby to pamięta się o prawidłową formie. Czyli prawidłowo jest w organizmie teraz. Dziś Jezus. Wszelkie lęki odchodzicie. Teraz mówię do Ciebie, Duchu Samotności. Jesteśmy przy Tobie. Wiązuję Cię na każdym ciągu. Bo Jezus wróci za chwilę. Dusza przyjdzie z pełną zrozumienia w ogóle. Przez imię Jezus. Już dziś wieczorem będzie lepiej. Zobaczysz. Jestem w imieniu Jezusa Chrystusa, ja przyznam każdą chorobę w ciele. Każdy ból, każdy nauk, każde zniszczenie w ciele, każde zniszczenie w duszy. Ja związuję wszelkie demony. Przez imię Jezus. Diable, nakazuję Cię odejść od tego człowieka. Ty, który dręczyłeś go od czwartego roku życia. Przeklinam Cię, diable. Związuję Cię. Zabraniam Ci działać. Odchodzisz od Jego ciała. Odchodzisz od Jego duszy. Odchodzisz. 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 Hallelujah. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Hallelujah. Nie jestem sam. Ktoś się modlił o tą kobietę. Modlił się ktoś o Ciebie? Chodź. Ja przeklinam każdą chorobę i niemoc w ciele. Przez imię Jezus. Ciało przyjmujesz pełne uzdrowienie teraz. W imieniu Jezusa. Wszelkie bóle z dolnej części kręgosłupa odchodzicie teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Biodra. Jesteście zdrowe, silne i mocne. Przez imię Jezus. Diable, zabraniam się działać. Odchodzisz od życia tej kobiety. Przez potężne Ci Jezus. Przez Jego niepokalane poczęcie. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Przez mocę na ziemi. Kromie Cię, diable. Odchodzisz teraz od niej. Z naturalnym mocem. Przez imię Jezus. Ciało wsumujesz pełne uzdrowienie. Aleluja. Usiądź Ci dziękuję. Aleluja. Święty Bóg. Jezus mi życie wieczne. Święty Bóg. Jestem jak wiatr. On dał swojego Syna za Twoje życie. Zjawiam się w snach. Dla Twojego zbawienia. To prosta Ewangelia. I komuś powie w środku. Eloila hajla. Eloila hajla. Zbawienie. Eloila hajla. I uciec od zatracenia. Błogosławiony Król. Dziś wiemy, że to nasz czas. Wywyższony. Dnia nastawiamy. Uwielbiony Bóg. Będziemy tak naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas.
Ojcze, otwieramy nowy przedział w życiu ludzi. Nastawiamy twarz. Nowy przedział. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Boże aniołowie. Jezus wróci za chwilę. Wchodźcie w obecność ludzi. Dziś wiemy, że to masz czas. Niech mają już dziwce, smak nie ma. Nastawiamy twarz. Niech pojawiają się, Ojcze, twoje myśli i sna. Bo Jezus, twoje obrazy. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wraca za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wraca za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wraca za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy tak w naszej wierze trwać. Bo Jezus wraca za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Jest taka pustka w życiu człowieka, której nie zapełni nikt. Jezus, ani inny człowiek, ani nic, co jest z tego świata. To takie puste miejsce. To miejsce, to duch człowieka. Tam jest element, mały element, jak małe ziarenko, który oczekuje na to, że zwrócisz się w kierunku prostej Ewangelii. Tam jest małe ziarno wiary, włożone w ciebie, zanim zszedłeś tu na ziemię. Tym ziarnem wiary możesz sięgnąć po Ewangelię. Po Ewangelię. Po przepustkę do nieba. Tam, w niebie, nie stoi żaden święty Piotr przy drzwiach, bo ja nawet nie wiem, czy tam są jakieś drzwi. Ale żeby tam dotrzeć, żeby po śmierci nie trafić do piekła, potrzebujesz mieć duchowy bilet. I to jest tylko i wyłącznie twoje uwierzenie w fakt, że Jezus umarł zamiast ciebie. I jesteś bez winy. Do nieba idą ludzie bez winy. A żeby pozbyć się winy, trzeba przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Takiego ochroniarza trzeba wziąć. Taką kamizelkę kuloodporną. Rozumiesz? On wstał
z martwych trzeciego dnia. Pokonał śmierć. Śmierć pokonał. To jest grube. Ja naprawdę byłem człowiekiem, który nigdy przed nikim się nie uginał. Od 17 roku życia siedziałem po więzieniach. Nie uginałem się przed nikim i przed niczym. Byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi i robiłem to z premedytacją. Tam na perkusji gra moja żona. Jesteśmy ze sobą 29 lat. Kiedy była w ciąży, a ja jeszcze byłem w grupie przestępczej i przyszedł do naszego domu rozliczyć się ze mną jeden z naszych dealerów i została mu jedna torba towaru, ja powiedziałem syp i postawiłem butelkę whisky, piliśmy i wąchaliśmy. I wtedy ona powiedziała kilka słów za dużo. Wstałem, przeładowałem pistolet i chciałem jej strzelić w głowę. Dzięki Bogu mój brat starszy rzucił się na mnie, wyrwał mi broń i uciekł. Byłem takim człowiekiem. Skrajnie złym. Skrajnie złym. Sprzedawałem dzieciom narkotyki, rozumiecie? Produkowałem amfetaminę. Ale w 2001 roku wziąłem w swoje ręce Pismo Święte z nudów. Więzienia były przeludnione w tym czasie. Wchodziła władza Prawa i Sprawiedliwości. Pan Ziobro zamknął do więzienia 70% więcej więźniów niż więzienia były w stanie przyjąć. Taki był czas, jak Zagierka. Taka mądrość była. Ludzie za alimenty siedzieli z bandytami pod celą. Z nudów wziąłem Biblię do ręki i przeczytałem taki stary, prosty tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Usiadłem, mówię, kurczę, o co kaman? Pierwsza myśl to wiecie jaka była? Że jestem już parę tygodni bez koksu i siada mi na głowę, jestem na zejściu. Mówię, kurczę, ale położyłem się spać i słuchaj, i rano wstałem z tą myślą, że jest Bóg, ale ja Go nie znam. I coś Ci powiem, przez 3 miesiące orałem ten temat, aż wreszcie upadłem na kolana i powiedziałem, dobra, wygrałeś. Jeżeli Ty naprawdę jesteś, chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać. Wiecie, ja nigdy nie skołem swoich kolan przed nikim. Ale przed Nim upadłem na kolana. Ja sobie zdałem sprawę, że to Pan Panów i Król Królów, nie jakaś popierdółka, nie jakiś mały Jezusik, nie lulajże Jezuniu, nie maluśki maluśki, tylko Pan Panów i Król Królów, na Jego widok święty Jan padł na ziemię i nie mógł wstać. Jak Jego aniołek się pojawił, to prorok Daniel został sparaliżowany i nie mógł się ruszyć z ziemi. Ja w takiego Boga uwierzyłem, bo to jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Ludzie zhumanizowali Go i tak nam Go podają jako wyświechtaną papkę i mówią, przestrzegaj przykazań, bądź dobry, bądź porządny, to Pan Bóg Cię łaskawie zechce. To kłamstwo. To kłamstwo. Dzisiaj zbawienie jest dostępne dla każdego człowieka. Dzisiaj jest czas łaski. Wystarczy uwierzyć w to, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa zamiast Ciebie i że Chrystus stał z martwych ciele i uznać Go za Pana i finito. Halleluja. I idzie się do nieba i dziękuję bardzo. Przyjmij to dziś. Przyjmij to dziś. Halleluja. Poprosimy pianinko. Uwierz te słowa. Nie bądź arogancki na poznanie. Gdy siła zła zbawiła życie me, pobiegłem tam, gdzie święty czas, gdzie niebo wzbudza życia blask, wiedząc, że jest tam miłości plan. Halleluja. To miłość ta. Miłość ta. To prawdziwa miłość. Miłość ta. Miłość Boga do człowieka. Usnęła prosto z Jezusa ram.
rozpływam się w niej, w miłości tej. Już teraz wiem, już teraz wiem, że życie w sobie mam. Wiem, że mam życie. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości plan. Miłości plan. Miłość ta, miłość ta, uwielbiam Cię. Miłość ta trysnęła prosto z Jezusa, zmieniając życia mojego zna. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w miłości tej, gdy siła zła, gdy siła zła zławiła życie my. Pobiegłem tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask, wiedząc, że jest tam miłości plan. Uwielbiam Cię, Święty miłość Duchu, ta, za miłość. Miłość ta, prawdziwa miłość. Miłość ta, miłość, która nie szuka swego. Wysnęła prosto z Jezusa. Miłość, która nie myśli nic złego. Zmieniając życia mojego stan, zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej, miłości tej. I już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości plan. To miłość ta, miłość ta, o, miłość ta. Prosto z Jezusa rad, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w tej miłości tej. Miłość ta, o, miłość ta trysnęła prosto z Jezusa rad, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej miłości tej. Gdy siła zła zdławiła życie my, pobiegłam tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask, wiedząc, że jest tam miłość plan. Miłość ta, miłość ta trysnęła prosto z Jezusa rad, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej miłości tej. Już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc mi, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłość ta. Miłość ta, życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej miłości tej. Miłość ta, miłość ta wysłała prosto z Jezusa, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg.
miłości tej. Miłość ta. Dziękujemy Ci, Ojcze. Miłość ta. Za Twoją miłość do człowieka. Trysnęła prosto z Jezusa raz. Dziękujemy za miłość, którą objawiłeś w Jezusie Chrystusie. Zapisała mnie do świętych ciąg. Alleluja. Dzisiaj rozpłynam się w niej. Miłości te. Miłość ta. O, miłość ta. Zapisała mnie do świętych ciąg. Dzisiaj rozpłyną się w tej miłości tej. Miłość ta. Miłość ta. Na imię Jezusa wysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ciąg. Dzisiaj rozpływam się w niej, miłości tej. Miłość ta, o, miłość ta. Tysnęła prosto z Jezusa lat, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ciąg. Dzisiaj rozpływam się w niej, miłości tej. Teraz wiem, Alleluja. Że życie w sobie ma. Wywyższam Cię, Święty. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc nich, nie licząc lat, wierząc, że już znam miłości plan. Alleluja! Miłość ta, miłość ta, miłość ta. Mojego stan zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej w miłości tej. Uwielbiamy Cię za Twoją miłość, miłość ta, za pewność zbawienia, miłość ta, za moc Świętego Ducha, wysnęła prosto z Jezusa raz, za mądrość do życia. Wywyższamy Cię za błogosławieństwa, za siłę. Miłość ta na imię Jezus ma. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Twoje potężne imię. Zapisała się do świętych ciąg. Dzisiaj rozpłyną się w niej miłości te. Alleluja. Miłość ta, miłość ta, trysnęła prosto z Jezusa raz. Każdy człowiek, zmieniając życie, który tu na ziemi uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, dzisiaj rozpływam się w niej, będzie zapisany do księgi żywota. Każdy, kto odda życie Jezusowi tu na ziemi, po śmierci pójdzie do nieba. Nie dlatego, że jest dobry. Na niebo nie można zasłużyć. Nie można sobie na niebo zasłużyć. Do nieba idzie się dlatego, że posiada się przepustkę. A przepustka jest jedna. Duchowy dokument odbity na duchu człowieka, gdzie jest napisane tak. Kiedy chodził po ziemi, uwierzył, że Jezus umarł za jego grzechy. Uwierzył, że Jezus Chrystus stał w ciele i uznał Jezusa za Pana. I to jest przepustka do nieba. To przepustka do nieba. Nie wierz fałszywym teologom. Nie wierz fałszywym prorokom.
Nie wierz tym ludziom, którzy zwabiają cię, abyś chodził według mądrości tego świata. Uwierz Jezusowi. Uwierz w Jego słowa. Hakotara la rama wakata sirele remora la batesesi. Eko maila roboko to shiereba. Ela ela hakatesi lere maila. Halleluja. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. To miłość ta. Bo tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto miłość. Do świętych ksiąg. Dzisiaj uwierz tą miłość. Uwierz to. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Boże, nie będę podważał tego więcej. Nie będę kombinował jak koń pod górę. Nie będę usiłował więcej. Boże, ja już nie mam siły usiłować. Powiedz to do Niego. Ja już nie mam siły usiłować. Wchodzę pod Twoją łaskę. Mam dosyć spinania się. Halleluja. Nie stój z boku. Przeżyj swoje życie w pełni. Siła zła. Przeżyj je w pełni. Zdławiła życie my. Pobiegłam tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask, wiedząc, że jest tam miłości plan. Miłość ta, miłość ta, pysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Już teraz wiem, już teraz wiem. Musisz przeżyć swoje życie. Że życie w sobie mam. I masz do wyboru. Odważnie biegnę przez ten przeżyć go z Bogiem świat, albo bez. Nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że bez Boga też można. I już znam miłości plan. Jedyną rzeczą, którą nie można bez Jezusa, miłość to dostać się do nieba. Tego nie można. Miłość ta. Więc nie ryzykuj. Wysnęła prosto z Jezusa. To się nie opłaca. Zmieniając życia mojego stan. To się nie opłaca. Zapisała mnie. A kota rala rade serwe. Eko loro lora i la shakina. Epeo lo sirlaj. Święty Duchu. Przekonujesz ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nie było tyle zła. Nie byłoby wojen, gwałtów, morderstw. Tak myślą. Opowiem wam pewną historię. Pewien człowiek, wierzący człowiek, człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, tak jak ja, poszedł sobie do fryzjera. I miał taki zwyczaj, że gdziekolwiek był, tam głosił Ewangelię. Więc usiadł na fotelu, fryzjer zaczął go strzyc, a on zaczął mu głosić. A fryzjer był ateistą. I fryzjer do niego mówi tak: proszę pana, z całym szacunkiem, jestem człowiekiem inteligentnym. Gdyby był Bóg,
to by nie było tylu wojen, tylu zniszczeń, tylu nieszczęść, tylu patologii. Człowiek przestał mówić, poczekał aż fryzjer skończy, zapłacił mu i wyszedł przed zakład. Przed zakładem fryzjerskim stał sobie pewien bezdomny człowiek z długimi włosami, z długą brodą. Mężczyzna wierzący wrócił do fryzjera i powiedział: nie ma fryzjerów. Fryzjer spojrzał, mówi: czy pan jest nienormalny? A on mówi: nie przekona mnie pan, że są fryzjerzy. A on mówi: przecież ja jestem fryzjerem. A on mówi: nie, 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 nie ma fryzjerów. Bo gdyby byli fryzjerzy, to by ludzie nie chodzili tacy zarośnięci. Nie mieliby takich brud i takich włosów. Nie ma fryzjerów, proszę pana. A ten fryzjer mówi: ale czy to jest moja wina, że oni nie chcą do mnie przyjść, żebym ich ostrzygł? Ja sam chętnie, bez pieniędzy bym ich ostrzygł, bo nienawidzę takich zarośniętych ludzi. A ten ewangelista powiedział: i tak jest z Bogiem. Tak jest z Bogiem. Problem nie polega na tym, że Boga nie ma, a na świecie jest tyle zła. Problem jest w tym, że ludzie nie chcą przyjść do tego Boga i powiedzieć: pomóż mi przestać być takim, jakim jestem. Tak było ze mną. Mądrzyłem się, bujałem się. Z kieszeniami pełnymi pieniędzmi. I mówiłem: nie ma Boga. Ale musiałem uznać, że On jest. Tylko ja byłem takim cwaniakiem, że nie chciałem do Niego przyjść. Ale 21 lat temu powiedziałem: okej, jesteś. Zmień mnie. Potrafię tylko kraść, niszczyć, zabijać. Mam kupę lat puchy za sobą. Pomóż mi. I wiecie, co On zrobił? Pomógł mi. Wyprowadził mnie ze wszystkiego. Dzisiaj zamiast handlować narkotykami, stoję przed wami i głoszę wam Ewangelię. Wiecie, co to jest? To jest cud. Nazywam się Artur Cerojski. Wejdźcie sobie do internetu i sprawdźcie mnie. Kim byłem i jak żyłem. Wszystkie telewizje w tym kraju robiły wywiad ze mną. Z gangsterem, który narodził się z Bożego Ducha i stał się innym człowiekiem. Sprawdź mnie. Wystaw mnie na próbę, w internecie jest telefon do mnie. Tak działa Bóg. To moc, to moc, to moc, ale tylko dla tych, którzy wierzą. Dla innych nie ma fryzjerów. Musisz przeżyć sam życie. I wybierz dobrze. Aleluja. Tatuaż, proszę bardzo, po to zrobione. Mogę pani całe pokazać. Na życie patrzysz przez emocje. Niestety. Na przekór prawdzie, więc Bogu wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Musisz przeżyć życie z Bogiem. Sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy kłam. Słuchaj, Kościele. No bo mówię. Masz nowe serce, Kościele. Serce ma. Widziałeś wczoraj na Facebooku tuż po raniu wzburzony tłum i jeden szczegół wzrok twój przykuł, że śmierć ościna tysiące głów. Nagle przeszyły cię te słowa,
jesteśmy psy. Zrobiłbyś coś. A mówi do ciebie Bóg, Kościele. I zaczął świętych niew kiełkować. Twój duch zawołał. Milczenia dość. Jezus to Pan. Jezus to Pan. W Jego zmartwychwstaniu boski plan. W Jego zmartwychwstaniu. Dla każdego, kto chce zmian. Dla każdego. Jezus to Pan. Jezus to Pan. Śpiewaj to. Jezus to Pan. W Jego zmartwychwstaniu boski plan. Dla każdego, kto chce zmian. Życie patrzysz przez emocje, na przekór prawdzie, więc Bogu wbrew. To jest prawda. Gdziekolwiek jesteś, wdzięczy w nocy. Oczyma widza, oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Powiedz: Jezus, ja chcę przeżyć życie z Tobą. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. No bo nowe serce masz. On powiedział: dam nowe serce każdemu, kto we mnie wierzy. Hallelujah. To sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. No bo mówię, serce masz. Widziałeś wczoraj na Facebooku. Widziałeś to. Dusz poraniony, zmuszony tłum. Halleluja. I jeden szczegół wzrok w twój przyku, że śmierć odcina tysiące głów. Nagle przeszły cię te słowa: jesteś mym synem. Zrobiłbyś coś. I zaczął święty gniew kiełkować. Twój duch zawołał. Milczenia dość. Jezus to Pan. Jezus to Pan. Ogłaszamy to nad tą ziemią. Jezus to Pan. Ogłaszamy to nad tą ziemią warszawską. W Jego zmartwychwstaniu boski plan. W zmartwychwstaniu Jezusa jest plan Boga. Dla każdego, kto chce zmian. Jezus to Pan. Jezus to Pan. Jezus to Pan. Jezus. Dla każdego,
modlę się o Kościół. Twoje słowo mówi, aby księga tego zakonu nie oddalała się od naszych ust, a wtedy Ty nam dajesz obietnicę, że właśnie wtedy poszczęści się naszej drodze. Jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to niech księga tego zakonu, czyli Słowo Boże, nie oddala się od Twoich ust. Postanów, że zgadzasz się na wewnętrzną reformację. Alleluja. Ojcze, my w imieniu Jezusa przeklinamy wszystko, co jest powierzchowne, wszystko, co jest płytkie, każdą płyciznę. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa i ja teraz modlę się o reformację od wewnątrz. O reformację od wewnątrz. Szakotororobasa, kalarabasa. Podnieś swoje ręce, jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha i wiesz, że to słowo jest do Ciebie, że tylko i wyłącznie sprzątasz z zewnątrz, ale nie pozwoliłeś, aby słowo dotykało Cię głęboko, to módl się teraz, pokutuj z każdej formy płcizny. Jezus to Pan! Jezus to Pan! Zmartwychwstaniu boski plan dla każdego, kto chce zmian. Jezus! Jezus to Pan. Jezus to Pan. W Jego zmartwychwstaniu boski plan dla każdego, kto chce zmian. Na życie patrzysz przez emocje, na przekór prawdzie, więc Bogu wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, otrzyma widza, oglądasz gry. Alleluja! Ktoś inny zmienia świat za Ciebie. Nastawia głowę, podnosi krzyk. A Ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Powiedz, że już nigdy nie będziesz daleko od Boga. Przeżyj to sam. Że nie będziesz w jakimś niszowym zaułku życia. Nie zamieniaj serca w twardy płat. Że zdecydujesz się zrobić krok do przodu. No bo nowe serce masz. Przeżyj. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. No bo nowe serce masz. Jezus to Pan. Jezus. Halleluja. To Pan. Jezus. To proste jest. Jezus. Ewangelia jest prosta. Już prorok Izajasz powiedział, że na tej drodze głupi nie spłądzi. To jest dla każdego. Boski plan. Dla każdego. Dla każdego, kto chce zmian. Halleluja. Jezus. Nieważne, kim jesteś, co osiągnąłeś lub czego nie. Jaka jest siła Twojego charakteru, jaka Twoja osobowość? Potrzebujesz Jezusa. On zbawi Twoje życie. Wiesz od czego? Od Ciebie samego. Tak naprawdę, jak się w to zagłębisz, to Ty jesteś największym problemem swojego życia. Bo jesteś samowystarczalny. Tak Ci się zresztą tylko wydaje. Przyjmij Go. To tak jakby przyjąć złotą kartę kredytową.
Rozumiesz? Idź za Nim. Nie pobłądzisz. Nieważne, ile przeżyłeś w życiu, jak nisko upadłeś. Albo jak słabe było to Twoje życie do tej pory. Albo jak bardzo popieprzone. Nieważne. Ewangelia jest dla każdego. Dla mądrych i głupich. Biednych i bogatych. Wiecie, w oczach Boga, kurczę, trochę inaczej to wygląda. Zdecyduj się na to. Powiedz, dobra, kurczę, wychodzę poza system. Popłynę pod prąd. Nie będę jak zdechła ryba całe życie. Zrób to. Ja to zrobiłem 21 lat temu. Żyję życiem rewolucjonisty. Nie gloryfikuję diabła. Nie zastanawiam się. Nie mam kompleksów. Rozumiecie? Uzdrowiłem swoją głowę. Żyję fajnym, skutecznym życiem. Mam cel. Ale najważniejsze jest to, że gdybym dzisiaj tutaj umarł, to idę do nieba. Nie boję się śmierci, bo niebo mam zapewnione. Wiecie co? Postanowiłem jak najwięcej ludzi tam pociągnąć. Do góry, nie na dno. Wystarczy, że zrobisz ruch. Zrób coś dla siebie dzisiaj. Przyjmij Jezusa. Zrób coś dla siebie. Coś dla siebie zrób. Rozumiesz? Zrób coś dla siebie. Przyjmij Jezusa. I dalej sobie żyj. Ale z Nim. Z Nim wstawaj i z Nim chodź spać. On Ci niczego nie odbierze. Niczego Ci nie odbierze. Niczego. On powiedział, ja przyszedłem tutaj po to, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. Ludzie, my głosimy Ewangelię sukcesu. To jest prosperity. Rozumiecie? To jest normalne polskie prosperity. W tym kraju się nie znają na tym. W tym kraju cały czas mówią ci, że albo masz się umartwiać, albo zmuszają do tego, żebyś żył jak ten świat. To syf. Rozumiecie? To syf. Syf. Jezus. Syf. To Pan. Bóg to ludzki Pan. Amen. Ludzki Jego Pan. Zmartwychwstanie. On dlatego przyszedł w ciele, żeby mieć komunikację z człowiekiem. Myślisz, że po co on tu przyszedł? Żeby zaostrzyć 10 przykazań? Myślisz, że po co? Żeby cię wystraszyć? Żeby ci powiedzieć, jaki diabeł jest straszny? Diabeł jest cienki, cieniutki. Diabeł jest cieniutki, demony są cieniutkie. Nawyrzucałem masę demonów w życiu. Żaden z nich nie był straszny. Były cienkie jak żyletka. Jego zmartwychwstaniu boski plan. Rozumiesz? Cienkie jak żyletka. Dla każdego, kto chce zmian. To przereklamowany gość. Jezus. Hakotary lae masza katine lebera laorasi. Emaela katabela eloso koishenema. Ekoila la patasileme. Aleluja. Ekoila tatire maelabo. Eshuane melasika. Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Nowymi językami mówić będą. Na chorych ręce kłaść będą. A oni będą uzdrowieni. Demony będą wypędzać. Aleluja. 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 Aleluja! Diabeł to frajer! To bita pała! Nie zadawaj się z frajerami! Tego się nauczyłem w więzieniu! Nie zadawać się z frajerami! Nie zadawaj się z diabłem! Nie gloryfikuj go! Uwielbiaj Boga! Jedynego Pana i Zbawiciela! Okoto wokoto kilarema rysela! Nie daj się religii! Nie daj się religii! Nie daj się religii! Nie daj się! Nie daj się religii! Aleluja! Co to jest? Nagrywasz mnie? Bardzo dobrze! W internecie masz 10 000 moich głosów!
się bać przez emocje. Nie możemy na razie, bo jestem w robocie, stary. Aleluja! Oka Tira Dara Price. Ludzie, dzisiaj jest ten dzień, o którym mówi list do Hebrajczyków. Jeśli dzisiaj głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich jak niebuntu. To dzisiaj właśnie, dzisiaj. 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 Aleluja. Nazywamy się Kościół Mocy. Ogólnie nazywają nas sektą. Twierdzą, że jesteśmy sekciarzami. Ale my nie różnimy się niczym innym, jak tylko czasem od żyjących 2000 lat temu apostołów. Robimy to, co Jezus powiedział. My to robimy. Robimy to. Robimy to. Wejdźcie do internetu, zobaczcie. Od wielu lat uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Filmujemy to wszystko. Pokazujemy ludziom, że można żyć w mocy Świętego Ducha i to żyć normalnie. Mieć normalną rodzinę, normalne dzieci. Wszystko normalnie. Normalnie się ubierać, normalnie żyć. Rozumiesz? Nasze nabożeństwa nie wyglądają w ten sposób, że się umartwiamy, łapiemy się za głowę i mówimy: Boże, ratunku. Nie wołamy do Boga ratunku. Wiesz czemu? Dlatego, że to my zajmujemy się gonieniem diabła. To diabeł zra w gacie, kiedy widzi nasze życie. To on przed nami ucieka. My nie uciekamy przed diabłem. Dlatego, że poznaliśmy największego mocarza na świecie. Jezusa Chrystusa. Pana panów i króla królów. Kozaka nad kozakami. Tego, który przetrwał nawet śmierć. On przetrwał śmierć. Przetrwał śmierć. On szedł na krzyż i powiedział do swoich apostołów: pogadamy później, jak wstanę z martwych. Potem się spotkamy, chłopaki. Potem. Aleluja. Aleluja. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Dostawałem maile. Od kiedy się upubliczniłem, powinieneś wisieć. Ja mówię: oczywiście, że powinienem. Ale nie wiszę. To się nazywa łaska. I nie przepraszam, że żyję. Bóg mi to darował. Jestem zwolniony z kary. Uniewinniony przez największego prezydenta wszechczasów. Nie mam wyrzutów sumienia. Wiesz czemu? Bo mi Duch Święty zmienił głowę. Aleluja. Nie pozwól na to, żeby system cię wciągnął. Religia, humanizm, ta wielce okrzyczana moralność. Rozumiesz? Daj spokój. Wyluzuj. Wyluzuj. Przyjdź do Jezusa. A zobaczysz, jak działa realna moc. To nie znaczy, że będzie łatwo, ale znaczy, że będzie prawdziwie. Prawdziwie będzie nareszcie. Nareszcie prawdziwie. Nie łatwo, ale prawdziwie. Aleluja. Jezus to Pan. Jezus to Pan. Jezus zmartwychwstanie, boski plan. Jeśli ktoś z was potrzebuje uzdrowienia albo uwolnienia, podejdź do kogoś z naszych ludzi. Podnieście ręce, Kościele. Kto jest narodzony z Bożego Ducha, podnieś rękę. Spójrzcie na tych ludzi. Każdy z was może was uzdrowić, uwolnić. Czego potrzebujesz? Co ci nie gra w ciele? Raka masz? To nie jest problem, rak. Sam miałem raka. A dzisiaj nie mam raka. Na Lindleya tutaj. Pani profesor Szliwińska powiedziała, że albo mi potną twarz i będę miał sparaliżowaną część twarzy do końca życia, albo potrzebuję cudu. Ja powiedziałem: dobrze, pani doktor, biorę cud. I poszedłem się modlić. I siedziałem w pokoju lata temu, modliłem się w innych językach. Moja żona, która tam gra na perkusji, jeszcze nie spotkała Jezusa wtedy, myślała, że zwariowałem. Mówiła do mnie: co ty robisz? Gadasz w innych językach. Człowieku, oszalałeś do końca, iść do szpitala, masz raka. A ja mówiłem do niej: kochanie, nie mam raka i nie zwariowałem. Mówię w innych językach jak apostołowie.
a do szpitala to chodzą ci, co są chorzy, ja nie mam raka. A ona mówiła, ty masz guz na twarzy. Ja mówię, nie, nie mam. Wiecie, czemu tak mówiłem? Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Guza było widać, ale ja wierzyłem słowom prawdy. Stawałem przed lustrem i mówiłem, Boże, dziękuję ci, że nie mam raka. I wiecie, co się zaczęło dziać? Zaczął się wchłaniać i się wchłonił skurczybyk. On wszedł w środek tak, jak wylazł. Czemu? Bo Bóg nie zawodzi. Amen. Bo w jego ranach i sińcach jest uzdrowienie człowieka. Nie ma znaczenia z czego. Nieważne, co mówią lekarze. Ważne, co mówi Bóg. Do Boga należy ostatnie słowo, a On je wypowiedział w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? Przyjmuj dzisiaj to całym sercem. Nie czekaj do jutra. Dla każdego. Alleluja. Kto chce zmian? Jezus, to Pan.